Przechodzimy do druku numer 11. I tutaj pan Ireneusz Wyszer akurat chciał pytać o 503, ale 503 rozmawialiśmy, że ostatniej była taka uchwała podjęta z poprawką, dobrze pamiętam? Była poprawka odnośnie 503, że muszę iść przystanki na was pójścia. A tutaj wnioskujemy o zwiększenie częstotliwości linii 168. Już dalej. Tutaj proszę skreślić na przykład 120 minut, to jest bez sensu, tylko z proponowaną częstotliwością 120 minut. Oczywiście wynika to z dwóch faktów. Po pierwsze mamy bardzo właściwie autobus 130, który jest w tym momencie skrócony i zmniejszona ma częstotliwość. Owocuje to tym, że gdy się wsiada na dworcu, następne osoby i to najwyżej 3-4 wsiadają na plebazu, tylko pod warunkiem, że ktoś wysiądzie. Dlatego, nie lepiej dopisać co najmniej 120 minut? No możemy, proponowałam co najmniej, oczywiście. No, już powiedzieli, że zrobiono dla 2015, ponieważ znowu wam się nie udało. W takim razie prośba o coś łatwiejszego niż linia 130, o którą już prosiliśmy i będziemy procedować, to jest o 68 autobusów. Żeby jeździć częściej, on też obsługuje mieszkańców zawozić na tęczę. Łukasz, proszę. To znaczy ja mam pytanie, czy to było jakieś konsultowane z Wikitem, czy coś konsultowane, bo prowadzenie kursu co najmniej te 20 minut wymaga drugiego autobusu na linii. Tak jest. To nie wie, bo ty i... To się dowiedzą. Trzymaj się. Która by też obsłużyła z OLE. Tak, właśnie to jest 18. Tylko do 16. Można dać paragraf drugi, paragraf drugim dołożenie po prostu jednej linii. No, mamy ją zdecydowaną. Taki początek rozmów. Tak, 118 lub 120. Nie będą ich na starość kolana bolały. Nie. Albo bardzo się to bolało. Tak to się zbogą. To są nowe środki na przeciw. Ale jest przecież to słowie przez sport do niepełnosprawności. No właśnie. Chyba to na Orlika. W takim razie poddaję pod głosowanie poprawkę następującą, paragraf drugi. Dodać paragraf drugi brzmienie. Wnioskuje się o zwiększenie częstotliwości kursów autobusów 118 lub 120. 118. 120 nie jeździ przez Azory. Nie. Już poprawiłem. 118. Do linii 118. Kto z państwa jest za taką poprawką, proszę podnieść. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję, kto się wstrzymał. Dziękuję, jeden wstrzymujący. 17 za. W związku z tym poddaję pod głosowanie uchwałę wraz z poprawką. Kto z państwa jest za, proszę podniesienia ręki. Dziękuję. Jednogłośnie.